to za dropy, naklejki. Jakie moduły na 705A? Dosyłacz staba turbo, dosyłacz staba HP. Takie dwa zestawy wydają mi się dosyć rozsądne. Kurczę, no tego się nie spodziewałem, że gościu w leopardzie sobie zacznie jechać na pierwsze tempo, tym bardziej. Patrzcie, mają heala, mają tutaj na blisko zajęte. Co, będziemy spotować? Tutaj strachu nie znają. Jest Pluton, ale... Po co tak bardzo... bezcześcić swe HP? Jakby tu pojechał na wieżę, to już byłoby dużo. Oj, reklamy lubię. Jakby jeszcze dawali fajny hajs za reklamę, ale mieszkamy w Polsce, sadgę. Więc jest chociaż na prąd. Staba, turbo i dosyłacz. Drugi zestaw, HP, dosyłacz i staba. Według mnie. Godzinie drugiej. Po drugiej parę minut. Wstałem o 8. Pojechałem do Lidla. Pringlesy, które sobie dzisiaj sprawiłem. Kiedy wyjedziesz z Krzoka? Na ten moment nie mam zamiaru, ponieważ spotuję dwa newralgiczne czołgi. Jestem dużo wyżej niż cała nasza reszta. Więc jak przestanę ich spotować, to oni wygrają tą bitwę. A teraz nie mogą wychylić za bardzo, dostaję motard. No, gościu, dwa tygodnie przedłużonego streamu. Trzeba było sobie pozwolić na coś. Zachowuję się, jakbym grał TD-kiem. No, spoko. Zachowuję się, jakbym grał TD-kiem, a wychodzi na to, że jestem... No dobra, kiedyś może można tak powiedzieć, że byłem jednym z najlepszych lightów w Europie. W sumie na świecie. Ruskich ograłem lightem. S. Nic nie robię dla teamu. Poza mnie był spotnięty EBR. Ktoś to widział? Setki tysięcy ludzi na wszystkich turniejach. Wszystkie newralgiczne czołgi są w tym momencie spotowane. To, że pojadę i zginę, nic nie da w tej bitwie. Oj.
Goście na procho nie wiedzieli, co się dzieje. Tak. Mam 2000 spota. A za to ty grasz trzecią bitwę średnio lightem. Dobra, teraz pieprzyłem. Za daleko pojechałem. Jeszcze FV nie był spotnięty. To musiał poczuć. Tak. Zresztą dużo osób mi mówiło na kolejnych. FV był AFK. Nie, on nie jest AFK. On znikł, bo jest w krzaku, czy znikł, bo jedzie po mnie? O, beczka ile miała? Ponad pół dalej. Jakby nie on, to TVP lub beczkę za parę sekund. Nie musiałem wcale jechać po tartę, ale, ale tak wyszło, że pojechałem. No tak wyszło, że graj tu po świętach, bo są święta, potem mam jeszcze parę rzeczy. Parę rzeczy. No i 9 jeszcze mam ścianę robioną w domu, więc przydałoby się, żebym nie siedział na gierce komputerowej. W sensie, no ten jeden dzień sobie wezmę wolnego na pewno. I tak dalej, i tak dalej. Na święta miała być przerwa, tak, ale potem mam jeszcze jakieś rzeczy, więc robię dłuższą przerwę, żeby potem mieć znowu 3 tygodnie wolnego. Tak, parę tematów.
Pierwszy temat ściana, drugi temat spotkanie. Jedno i drugie. Może spotkanie na steku. Kto to wie? Ubierzesz coś fajnego, stylowego? Żebym mógł cię zaprać do fancy restaurant, żeby cię wpuścili. Koszula, jakieś jeansy, spodnie od smokingu. Tak. Hej Mariusze, do 95% na te secie. No to ja będę iść z stejka. A Great będzie patrzył przez okno. Kurwa, fajnie wygląda. Jadłbym. Weź mi na ten. Weź mi na Windows. Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. Urządzenia obserwacyjne zniszczone. Dorwaliśmy go. Oj tak. To, że jak jesteś takiej budowy ciała, że każde spodnie wyglądają na tobie jak rurki. Mam znajomego takiego. I on nie jest gruby. On jest po prostu umięśniony. Easy. Tu Margo Wegzelenza. Jeszcze 10% przede mną. Już tam nie chcę jechać. Uff. To jest bitwa na minus procent. I chuj mi w dupę.
Większy rozpiździel nam potrzebny. On nie wie. Kurwa, chciałem gąska. O, nowy TV-pek. Nówka. Nie wiem, WZ się tak dawno nie sputował, że może go wywaliło. A jeśli go nie wywaliło, to jestem na 3 strzały, więc niech mnie nie podpali. I będzie git. To było po moim spocie. XD. XD. Przy tym narzekaniu na matchmaking wbiłem odznakę biegłości. Jest godzina 5:47 rano. Markowałem ten pojazd od godziny 11 rano. Ostatnie 1,5% wbiłem jakieś 3 godzinki. Czemu? Bo w nocy randomy żyją własnym życiem, a ja nie miałem ani jednej prochorówki, żeby ograć lighty, ani nic. 105 bitew, 2700 damage'u, średnio 263 spota. Dziękuję wam, że byliście przy mnie.